Moi drodzy, dziś będzie bardzo fajny vlog, bardzo interesujący vlog, dlatego że jesteśmy na deptaku, który jest jednym z najbardziej turystycznych deptaków w Atenach i pójdziemy sobie tym deptakiem od Akropolu aż do Tisio, do Teatru Dionizosa. Po drodze pokażemy Marzence, gdzie jest pomnik Maryi Callas. Marzenko, to dla Ciebie. Ja Wam opowiem Wam o tym, jak to się stało, że zrobiłam mój kanał, że stworzyłam mój kanał. A to się ściśle wiąże z programem Polacy w świecie, więc powiem Wam dokładnie, jak to się stało, że wystąpiłam w tym programie. Powiem Wam o kulisach tego programu. Pooglądamy sobie turystów. Mam nadzieję, że będzie bardzo sympatycznie, więc zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to piękne popołudnie. Ja jestem na deptaku pod Akropolem. Tutaj możecie sobie zobaczyć nasze Muzeum Akropolu. A z tej strony mamy ten przesławny Akropol. I ten Akropol będzie nam cały czas towarzyszył w naszym spacerze. I dzisiaj właśnie zabiorę Was. Pospacerujecie sobie ze mną tym deptakiem od Akropolu przez Tisio. Pokażemy Marzence, gdzie jest pomnik Maryi Callas. Pójdziemy sobie troszeczkę w górę pooglądać jeszcze nasz Akropol i skończymy na Teatrze Dionizosa. A żeby Wam ten spacer ze mną umilić, poopowiadam Wam troszeczkę takich historii. Przede wszystkim powiem Wam, skąd mi się wzięła ta idea, żeby otworzyć kanał, żeby stworzyć ten mój kanał. I powiem Wam, że idea ta wzięła się z takiego programu jak Polacy w świecie, w którym miałam okazję wystąpić. I opowiem Wam o kulisach tego programu. Więc moi drodzy, zacznę od takiej bardzo smutnej wiadomości. Niestety po raz kolejny cała Grecja się pali. To nie cała Grecja się pali, ale bardzo dużo terenów w Grecji się pali. Między innymi palą się moje ukochane lutraki, z czego jest mi bardzo, bardzo, bardzo smutno. Mówiąc o naszym temacie, to muszę Wam powiedzieć, że zanim miałam kanał, to ja pisałam takiego bloga jak Secret Place of Greece. Ja miałam nawet na tym blogu takie zasięgi, bym powiedziała, bo no ludzie mnie czytali, już nie słuchali, ale czytali mnie. I na przykład jeśli weźmiecie i w Google napiszecie, jacy tak naprawdę są Grecy, to wyjdzie Wam mój kanał. Mój nie kanał, tylko mój vlog Secret Place of Greece. A jak napiszecie, dlaczego kocham Grecję, też będzie jeden z moich artykułów, który napisałam na jednym z portali Travel, taki polski Travel, Lobder to się bodajże nazywało. Także ktoś mnie coś tam kojarzył, jeśli chodzi o te moje, artykuły. No i tak właśnie ja się też promowałam na grupach facebookowych, takich jak na przykład Grekomania czy Polacy w Grecji, tego typu, wiecie, te takie grupy, które tworzą się właśnie na Facebooku, które zrzeszają wokół siebie właśnie tych wszystkich wielbicieli Grecji. No i ja właśnie też tam otrzymałam moje linki i właśnie na jednej z takich grup, nie pamiętam już której, właśnie organizatorzy tego programu Polacy w świecie napisali, że potrzebują ludzi do... Zobaczcie, jaka ładna budowa. Potrzebują ludzi do tego programu. Jedna z moich znajomych napisała, to Sylwia, to ty się tam zgłosz, bo ty bardzo dużo wiesz o tej Grecji. Bo ty piszesz tego bloga i ty wiesz, o co chodzi. Więc jedna pani tam się podpisała, czy mogłaby prosić link do tego mojego bloga. Ja oczywiście podałam ten link do tego bloga. No i tak się stało, że ktoś to przeczytał z tych organizatorów i po prostu zaprosił mnie na rozmowę. No i właśnie ludzie, ci organizatorzy powiedzieli, że jestem właśnie skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o Grecję i że powinnam wystąpić w tym programie. No i oczywiście się zgodziłam. Były zdjęcia, nie pamiętam już, chyba to bodajże było kwiecień, taka właśnie wiosna była, czekam, żeby powiedzieć pełni wiosna, pamiętam, że było na pewno 13, ale nie pamiętam, czy to był 13 kwietnia, czy to był 13 maja. A na razie umówiliśmy się tu niedaleko na placę, umówiłam się właśnie z dwoma Michałami, jeden Michał był
dźwiękowcem, a drugi Michał miał kamerę, czyli kręcił ten cały odcinek. Oczywiście na początku żeśmy się szukali, ale szczęśliwie żeśmy się znaleźli. No i najpierw poczuliśmy sobie na kawusie. No i przy tej kawusie właśnie żeśmy sobie trochę pogadali. I właśnie pytałam się tych Michałów. Mówię, wy tak z tą kamerą jeździcie po całym świecie. Ja mówię, które państwo dla was było takie najfajniejsze, w którym żeście byli kręcić wasze odcinki Polacy w świecie. I wiecie co mi powiedzieli? Że najfajniejszy był New York City, czyli oczywiście stolica świata. Tutaj troszkę akropolu wam pokażę, ale my to po prostu do tego miejsca sobie wrócimy. To ja wam to pokażę z bliska. Tutaj zbliżamy się, Marzenko, do Marii Callas, którą tak bardzo szukałaś i nie umiałaś znaleźć, ale powiem ci szczerze, że ona jest troszeczkę taka zamknięta, także można by, ten kto nie wie, to mógłby jej nie znaleźć. Ale w każdym bądź razie, jeśli chodzi o realizację samego tego odcinka, no to było mi bardzo miło, naprawdę bardzo miło to wspominam. No, czułam się fajnie. I po tych właśnie 2 latach odkręcenia tego odcinka dostałam wiadomość, że jest już na platformie i że mogę sobie zobaczyć w ramach takiej przedpremiery. I wyobraźcie sobie, jak ja to zobaczyłam, ja się po prostu załamałam. Przede wszystkim załamałam się tym, jak ja wyglądam. Bo naprawdę kamera dodaje 10 kilo. I do tego ja wtedy jeszcze robiłam te moje in vitro jedno po drugim i przez to in vitro ja też wyglądałam no niezbyt korzystnie, byłam taka napuchnięta. No to ten mój wygląd to po prostu był straszny. A druga sprawa, było wycięte bardzo dużo takich ważnych rzeczy, takich ważnych aspektów, o których mówiłam, jeśli chodzi o życie tutaj w Grecji. A w ogóle bardzo mnie to, zmartwiło mnie to, żebym, o, Marzenko, zobacz, tu jest Akropol, tutaj idziemy tym deptakiem, a tu mamy panią Marię. Proszę bardzo, Marzenko, pani Mario, proszę poznać Marzenkę. Marzenko, proszę poznać panią Marię Callas. I ona się tutaj tak pięknie patrzy na ten Akropol. Także już wiemy, gdzie jest Maria. Także możemy sobie iść tutaj bliżej, wam pokażę Akropol z tej strony. A właśnie co do naszego tematu, no to okazało się, że no bardzo dużo wycięli z tego, co ja mówiłam. Co jeszcze? Na przykład mówiłam o tym, był taki budynek, w którym kręcono bardzo sławną taką grecką komedię. Mówiłam o tym właśnie Idegini na powite to nadra. I mówiłam o tym właśnie, jakie są relacje damsko-męskie tutaj. O tym, że podczas ceremonii ślubnej, jeśli panna młoda nadepnie tego pana młodego na nogę, to znaczy, że ona będzie rządzić w tym związku. Na przykład zapytali się mojego Kostasa, jakie słowa zna po polsku, no tam powiedział bardzo dużo tych słów i nie tylko właśnie, no chyba było piwo, wino, wódka. W ogóle bardzo mi się nie podobało to, że moja praca była dla nich nudna. I po prostu z mojej pracy to, co oni pokazali, czym jest bycie analitykiem ACO, oni powiedzieli tylko, że jest to pozycjonowanie stron internetowych, żeby jakaś strona wyszła na największą pozycję w Google i na najwięcej słów kluczowych. Coś takiego było i na tym generalnie był koniec. I to mi się też tak za bardzo nie podobało. No, byłam trochę taka zniesmaczona i bardzo mnie to wkurzyło, że ja nie mogę w tym momencie powiedzieć tego mojego słowa. Bo jeśli występujesz w takim programie, jak właśnie Polacy w świecie, to jesteś skazana na to, że no po prostu wytną cię. Nie masz tego swojego przekazu. I bardzo mnie to zmartwiło. Właśnie chciałam powiedzieć to moje ostatnie słowo. To, co ja naprawdę myślę. I tak mi chodziło po głowie bardzo mocno właśnie to, żeby wziąć i sobie... Pokażę wam z tej strony. A to jest chyba teraz... Coś tutaj robią. I właśnie, i bardzo, bardzo mi chodziło po głowie, żeby właśnie zrobić swój kanał. I pamiętam, chyba to był 2015 rok, pojechaliśmy na wczasy do Nafplio. A w tym Nafplio właśnie ja chciałam zrobić właśnie takie vlogi tematyczne i mówiłam Gustasowi, żeby on trzymał
telefon, a ja będę mówić. No ale mi się to w ogóle nie udało, to mi się naprawdę, no strasznie mi to wyszło. I stwierdziłam, że chyba już jest koniec, że już po prostu się tym nie będę zajmować. Zobaczcie, bardzo dużo turystów tutaj. Że nie będę się już tym zajmować, no bo po co? Ale tak mi to chodziło po głowie, więc któregoś dnia powiedziałam, że po prostu usiądę i będę mówić to, co mam na myśli. A żeby było śmieszniej, no to powiem o gafach. No i ten vlog o gafach był bardzo fajnie przyjęty. W ogóle bardzo się uśmiałam, jak moi widzowie mi pisali, jakie oni tutaj popełnili gafy. Także było bardzo wesolutko. Później przed następny taki ten odcinek, który nakręciłam o pierwszym cmentarzu w Atenach. Strasznie ślisko. To jest jakaś ciężka droga. O, proszę bardzo, Polacy. Siema. Pani nas pozdrowiła, bardzo fajnie. I tak się zdarzyło, że przyjął się też ten właśnie pierwszy mój filmik. Później właśnie ten o pierwszym cmentarzu w Atenach miał bardzo dużo wyświetleń. I to mnie tak bardzo na duchu podtrzymało. I stwierdziłam, że tak zrobię. Że zacznę te vlogi kręcić. A co mi to dało? Moi drodzy, dało mi to na pewno bardzo dużo satysfakcji. Dało mi też trochę kasy, bo dużo kręciłam też o tym, o mojej pracy, jaką ja pracę robię i tak dalej. Także zgłosiło się do mnie też kilka ludzi, jeśli chodzi o stronę internetową, jeśli chodzi o SEO. Także sobie zarobiłam. No i oczywiście zgłosiła się do mnie Justynka. Teraz sobie zjedziemy na dół. Zgłosiła się do mnie Justynka, która powiedziała mi, że właśnie zaprosiła mnie do tej grupy polskich biznesmenek w Grecji, polskich bizneswomen w Grecji. No i właśnie z tej grupy właśnie też poznałam bardzo dużo fajnych kobiet. W tej grupie też mi trochę pracy przybyło, także też byłam, wiecie, no, bardzo zadowolona. Bardzo mnie to ucieszyło. W ogóle wiecie co, satysfakcję mam ogromną, kiedy piszecie do mnie wiadomości. Naprawdę wczoraj bodajże napisała do mnie Ada, która napisała do mnie naprawdę przepiękną wiadomość o tym, że właśnie bardzo się cieszy z moich vlogów, że bardzo lubi mnie oglądać. Bardzo mnie to również ucieszyło. Także moi drodzy, same sieńkie plusy i nigdy tego nie żałowałam. Nawet jeśli mam jakieś takie hejterskie odcinki, bo naprawdę ludzie mnie hejtują i to konkretnie. Im więcej masz, po prostu chodzi o wyświetlenia, im więcej masz wyświetleń, tym więcej masz hejterów. I po prostu jeśli masz w głowie, żeby otworzyć swój kanał, to musisz wiedzieć, że tych hejterów mieć będziesz. Choćby nie wiem co, oni się znajdą. I właśnie ostatnio mój kanał trochę wystrzelił i właśnie znalazło się dużo ludzi, którym się nie podoba. Nie podoba się to, że mówię i gestykuluję. Nie podoba im się to, że nie wiem, mam takie czy niejakie zęby. Nie podoba im się to, że mam wadę wymowy, niektórzy nawet mówią, że mam wadę wymowy. I właśnie nie podoba im się to, że co chwilę mówię moi drodzy. I właśnie w ostatnim bodajże vlogu napisałam wam, że no ja się postaram, żeby nie mówić tak co chwilę moi drodzy. I wiecie co, i jedna z moich widzek, która jest ze mną bodajże od początku, napisała mi coś takiego, że Sylwia, nie rób tego. To, że ty gestykulujesz tymi rękoma, to, że ty mówisz co chwila moi drodzy, to jest twój taki znak rozpoznawczy. Ty nie powinnaś się kierować sugestią innych ludzi. Ludzi, którzy cię generalnie nie znają, którzy wchodzą na twój kanał pierwszy raz i po prostu mówią ci co masz robić. Mówi, nie, ty masz być, bądź taka jaka jesteś. Jeśli ktoś cię polubi, to polubi cię taką jaką jesteś, a nie że będziesz się zmieniać pod dyktando każdej osoby, która sobie tego życzy. I naprawdę, Ali, miałaś rację. Ja ci już powiedziałam, że właśnie jeśli mi się wymsnie, moi drodzy, to ci, którzy naprawdę mnie lubią, no to po prostu wiedzą, że ja mówię co chwilę moi drodzy i po prostu nie zrobią sobie z tego żadnego halo. Także moi drodzy, jeśli naprawdę wam to tak strasznie przeszkadza, to nie wiem, zamknijcie uszy, jak będę mówiła moi drodzy. Ale jesteście dla mnie drodzy, więc będę mówiła moi drodzy. Proszę bardzo. Także moi drodzy, teraz pójdę tutaj troszeczkę wyżej na Akropol. Pokażę wam Akropol, powiem wam, jakie są godziny otwarcia. I się pożegnamy.
moi drodzy, a tu jest wejście na Akropol. Jak widać, bardzo dużo turystów. Akropol jest jak najbardziej oblegany. I moi drodzy, Akropol jest czynny od godziny 8 rano do godziny 8 wieczorem, w momencie, kiedy jest no, bardzo, bardzo gorąco. Nie, Akropol jest zamykany w ciągu właśnie takich najbardziej gorących dni. Jest zamykany po południu. Jest chyba do godziny 1, później zamknięty, później z powrotem od godziny 5 jest otwarty. Musicie wiedzieć, że jeśli jesteście turystami, to macie bilet free. Pokazuję wam turystów. Jeszcze tutaj, proszę bardzo, mamy pamiątki. Widzicie mnóstwo turystów. Mam nadzieję, że spacer ze mną się wam podobał, że podoba wam się TCO, że podoba wam się Akropol, no przynajmniej z zewnątrz, jak to wygląda. Akropol, moi drodzy, jest budowlą, która jest na pewno warta obejrzenia. Jeśli będziecie w Atenach, to na pewno musicie tam iść, no niekoniecznie w pełnym słońcu. Od pojutrza ma być bardzo, bardzo, bardzo słoneczko, bardzo wysoka temperatura, przede wszystkim zapowiadają nam 43 stopnie. Także ja stwierdziłam, że to jest dzisiaj taki ostatni dzień w tym tygodniu, w którym to mogę zrobić. Mi się wydaje, że cały lipiec i sierpień będzie taki bardziej na zewnątrz, te moje vlogi. Także moi drodzy, jeśli wam się podobało, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Ode mnie byłoby to wszystko. Buziaki z Aten. Papa!